8:30, 17 marca. Zaczynamy tydzień zwany gorącym kartoflem, tak? Na koniec tygodnia będziemy mieli do czynienia z wygaszaniem kontraktów, a więc w tym wypadku dodając ten element do tego, który nam towarzyszy przez okres ostatnich 3 tygodni, czyli tego, mówiąc szeroko, kryzysu ukraińskiego, można śmiało powiedzieć, że sytuacja jest wyjątkowo ciekawa, a jak wiadomo, w momencie, kiedy taki czas nie służy spokojnemu zarabianiu pieniędzy. Oczywiście, taki moment rynkowy generuje jakby bardziej ekstremalne możliwości i do zarabiania, i do tracenia pieniędzy. Jednakże w momencie, kiedy już się jest takim inwestorem doświadczonym, który w zasadzie z tego doświadczenia wynika tak naprawdę, że jednak momenty spokojne, kiedy to wszystko jest logiczne, ten spokój dodaje wiarygodności. Ekstremalne momenty oczywiście kreują szybsze momenty rynkowe, jednakże w dłuższej perspektywie, jak w tym takim bardzo znanej historii wyścigu zająca z żółwiem, w tym wypadku również jeśli chodzi o systematyczne zarabianie, jednak ten żółw, czyli obraz spokoju rynkowego jest bardziej wskazany. No ale w takich warunkach musimy pracować, a więc też na takie warunki przygotowałem dzisiejszą prezentację. Zaczynammy od wykresu WIG20 i cały czas to, co w zasadzie mi przyświeca i bardzo mocno tłumaczy pewne zachowania rynkowe, czyli ten okres tego trendu horyzontalnego. My go cały czas wałkujemy i oczywiście tym razem również chciałbym to podkreślić, ten szeroko rozumiany wykres horyzontalny. Tak, tutaj mamy jeszcze na ten moment wykres WIG20, wykres w skali tygodniowej, ale tutaj te dwa momenty, ten zaznaczony kolorem czerwonym, czyli to mocne wsparcie, kolorem zielonym, tak zwane niebo, które w tym momencie jest oporem, ale gdyby się udało wybić ten poziom, no to wtedy możemy powiedzieć, że no, zaczyna coś pozytywnego się dziać. Mimo wszystko, oczywiście mamy świadomość, że tu jest przedział ponad 600 punktów. A więc, jeśli wzięlibyśmy czynnik numeryczny zarabiania poprzez tylko liczbę punktów, to oczywiście jak najbardziej jest to przestrzeń do tego, żeby móc zarabiać. Jednakże, jeśli myślimy o inwestowaniu długoterminowym, z zabarwieniem takich właśnie inwestycji, których zajmujemy pozycję i staramy się ją jak najdłużej utrzymać, tak? Czyli nie intraday, tylko ten szerszy troszeczkę zakres, no to w takim wypadku jakby usystematyzowanie trendu, czyli albo wzrostowego, albo zdecydowanego spadkowego, jest bardzo pomocne. Na ten moment w szerokim znaczeniu trend horyzontalny i dalej się tego trzymamy. I już szybki rzut na aktualną sytuację na kontraktach terminowych. Wykres w skali dziennej i tak naprawdę dzisiaj o cały ten wykres będzie oparta moja prezentacja. No, co widać na pierwszy rzut oka, to pełna sekwencja price action. Tak, wyższe szczyty, przepraszam, niższe szczyty, niższe dołki. A więc powiedzmy, zacznę od przejrzenia tego w sytuacji właśnie spojrzeniem price action. A więc w oparciu o tą metodologię, pierwszym sygnałem tego, że zmienia się na lepsze, to jest poziom, wybicie poziomu, tak naprawdę poziomu 2391, wynikającego z tej dołka, tej dużej poniedziałkowej, sprzed 2 tygodni, przepraszam, sesji, tego dużego czarnucha. Dopiero
w momencie, kiedy wybijemy poziom 2391, dopiero wtedy będzie można jak zmienić postrzeganie, tak? Czyli tak jak na ten moment wynikające z metodologii price action dalej obowiązuje trend spadkowy. Tak wygląda sytuacja, zupełnie numerycznie. O tym, żeby móc rozmawiać o powrocie do wzrostu, to jest poziom na ten moment 2471. Jest dopiero ten moment, który wynika z tego, z tej bieżącej sytuacji. Oczywiście na przestrzeni między 2300 punktów, 2471 to jest 170 punktów. Tam może się wykreować nowa formacja, która zasygnalizuje nam, że zmienia się na lepsze. Na ten moment jednak tak pokazuje cyfry. To, na co chciałbym Wam zwrócić uwagę. Poziom 2300 i poziom 2345. To są dwa poziomy, które zaakcentowała nam sesja piątkowa, zeszłotygodniowa. Oczywiście na ten moment, patrząc na skalę bardzo minimalnie, czyli skalę mikro, czyli tutaj w tym wypadku wykres skali dziennej, dopiero ktoś może powiedzieć, że to jest formacja przenikania. Formacja przenikania będzie dopiero wtedy, kiedy wybijemy poziom 2380 punktów. To jest mniej więcej połowa tego czarnucha z czwartku, który nam powstał w czwartek. To jest ten moment, w którym będzie można powiedzieć, że numerycznie ta formacja, może nie tyle formacja, bo to jest formacja dwuświecowa, tutaj dojdzie nam trzecia świeczka, ale dopiero wtedy poziom, który będzie w tej chwili pierwszym oporem. Tak, a więc tutaj to również należy wziąć pod uwagę. To, co ja jeszcze zaznaczyłem u siebie, akurat ze dzienników inwestycyjnym, to tutaj format harmoniczna. Mamy A, tutaj poziom 2391 to jest nasze B, i piątek z dużym znakiem zapytania, tak? Czy to może być D? Pamiętacie, ja zawsze też powtarzam, że giełda jest logiczna, tak? W momencie, kiedy mocno coś spadło z drugiego piętra, to nawet jeśli to wpadło w krzaki, troszeczkę musi poleżeć, żeby dojść do siebie. Tutaj w tym wypadku może już nie będziemy mieli pogłębienia dna, ale niewykluczone jest, że będziemy tutaj brodzić w tym przedziale między 2345, może 2360 i 2300 punktów, tak? Niewykluczone. Tego nie jesteśmy w stanie jeszcze stwierdzić, za 5 minut rusza rynek, a więc zobaczymy. Aczkolwiek taki jakby kierunek również należy na najbliższą sesję. To będzie jedna, dwie sesje. Również należy wziąć pod uwagę. Rzadko się zdarza, żebyśmy z tak zwanej pałki od razu wzrastali. Aczkolwiek sytuacje na giełdzie takie się zdarzają, a więc trzeba to również brać pod uwagę. To, na co chciałbym Wam głównie zwrócić uwagę, to pewien schemat. Schemat, który musimy jakby zaimplementować do naszej inwestycji. Otóż zwróćcie uwagę, że gdyby to był rynek akcji, który jest pozbawiony lewarowania, czyli nie ma już tam tej dźwigni finansowej, to byłaby sytuacja bardzo łatwa do rozegrania. Dlaczego? Powiedzmy, że te punkciki po prawej stronie, które nam mówią o numeracji punktowej kontraktu terminowego, nazwijmy je złotówkami, tak? Czyli że powiedzmy, że jest to wykres akcji, która jest notowana w złotówkach. Na ten moment ich cena to jest 2345 zł, minimum było 2300 punktów. A więc mamy różnicę 45 punktów. 45 punktów w skali 2300 to jest niecałe, w zasadzie 2,5%. Czyli w przypadku, gdybyśmy inwestowali, najprostszy schemat, 1000 zł, to moglibyśmy zrobić taki ruch, że kupimy teraz akcję w przedziale nawet 2345, mając pod uwagę 36, przepraszam, jeden punkt wyżej piątkowego zamknięcia,
Mając nawet na uwadze to, że 380 będzie taki, można powiedzieć, średni opór, ale tutaj w tym wypadku jest to do zaakceptowania i limit stop postawilibyśmy poniżej 2300, tak, 2297, 98. To byłby nasz stop. Zaryzykowalibyśmy 2,5%, co w dzisiejszej sytuacji, kiedy jest rynek, no nazwijmy, wyjątkowo faszerowany takimi niejasnymi informacjami, które nie mają, znaczy mają oddźwięk gospodarczy, ale nigdy na tą skalę nie były tak blisko naszej granicy, czyli mówię tutaj o Ukrainie. I drugi czynnik, ten już maksymalnie psychologiczny, czyli okres wygaszania. Tak? Pamiętajcie, że mówi się o tym, że rynki światowe są naczyniami połączonymi, czyli lecimy, powiedzmy, no, dalej za to myślę idąc, lecimy ze Stanami. Tak? Stany nie graniczą z Ukrainą. Jeśli Stany prowadzą wojny, to nie na swoim terenie, a więc to ma zupełnie inne odbicie. Czego by nie patrzył, nie wypatrywał w przyszłości. Ale kontynuując myśl, 2,5% byłoby kwotą bardzo akceptowalną, tak? Bo minimalizując, jeśli byśmy zainwestowali 1000 zł, no to ryzykujemy maksymalnie 3 dyszki. Tak? W przypadku kontraktów terminowych sytuacja wygląda zupełnie inaczej, bo tutaj mamy 45 punktów, 46. 46 punktów mnożone przez ten najniższy mnożnik, czyli na razie weźmy ten podstawowy 10 zł, to jest już 450 zł. Biorąc pod uwagę przykład, że kontrakt wyceniany jest w granicach 1600 zł, no to z naszych 2,5% robi się 33%. Powiem wam szczerze, że w tym momencie podzieliłem się z wami w mojej ocenie odpowiedzią, dlaczego tak niewiele osób zarabia pieniądze albo za pomocą kontraktów terminowych. Bo po prostu nie stać. Tak? Tutaj w tym wypadku, żeby... dlaczego mówię akurat o takim szerokim spojrzeniu na tą sytuację? Ponieważ na wykresie WIG20 w skali tygodniowej pojawiła nam się formacja harmoniczna XABCD z parametrami dużego Fibonacciego, a więc ona jest bardzo wiarygodna. Na kontraktach terminowych również pojawiła nam się formacja harmoniczna i dlatego trzeba byłoby swoją pozycję podłożyć pod całokształt tej sytuacji. Całokształt tej sytuacji wymaga od nas postawienia stopa powyżej 50 punktów, w sytuacji, gdybyśmy się otworzyli wyżej. Jest również taka możliwość, o której wam mówiłem, że spadliśmy i być może na tej przestrzeni będzie coś się działo, a może będzie można wcześniej tam coś wyhaczyć, prawda, z mniejszym stopem. Aczkolwiek na ten moment tak rysuje się obraz. I teraz, w mojej ocenie, kontynuując tą myśl, jeśli mielibyśmy zajmować pozycję, to z fizycznego punktu widzenia, tak, albo o wykresowego punktu widzenia, to jak najbardziej jest wszystko ok. Jednakże, biorąc pod uwagę czynnik matematyczny, ryzykujemy 30% naszego kapitału. Znaczy naszego kapitału, może zainwestowanego kapitału w liczbie każdego kontraktu. To jest mniej więcej tak, że tak jak podczas walki bokserskiej, o, może tak uda mi się to wam zobrazować, kiedy mamy tak zwane zwarcie i jest bardzo fajna możliwość, żeby zadać cios, powiedzmy w obrębie nerek, niestety brakuje nam siły, czyli tutaj tego jakby zabezpieczenia kapitałowego, żeby prawa ręka chroniła szczękę. Tak? A więc otwieramy się z możliwością jakby podjęcia pozycji, jednak jeśli nie będziemy mieli zabezpieczonego odpowiedniego kapitału, który nie będzie wynikał z tego, że pożyczyłem od kogoś, tylko z naszej wewnętrznej świadomości siebie i inwestowania, i tego zawodu inwestycyjnego, no to jeśli nam się uda, jeśli nam uda, ale jeśli nam się nie uda, to będziemy mieli nieciekawą sytuację zarówno pod względem psychologicznym, a i finansowym. I to jest moje spojrzenie na bieżącą sytuację, tak?